Ewangelii według Świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z Moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał. Jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec, jedno jesteśmy. Dzisiaj patrzymy na naszego dobrego pasterza i zastanawiamy się nad tym, jaki On jest. On jest tym, który nas zna po imieniu, prowadzi, jak się zagubimy nas szuka. Zagubiono owce przytula do swojego serca. Jest też tym, który jak przychodzą wilki, walczy w naszej obronie, nawet oddaje życie, żebyśmy mieli życie w obfitości. I posługą bycia też takim, jakby w imieniu Jezusa Chrystusa, pasterzem, takim właśnie pasterzem, który nie pasie swoje owce, ale owce Jezusa Chrystusa, stał się święty Piotr. I następcy biskupów, następcy apostołów to biskupi, też następcy i inni biskupów. Kapłani przyjmują też funkcję pasterską, funkcję nauczania, uświęcania i prowadzenia bezpieczną drogą. Dzisiaj modlimy się o liczne święte powołania kapłańskie do służby Bożej, też do życia konsekrowanego. Ale zanim ktoś odczyta swoje powołanie, ma być dobrą owieczką, dobrym barankiem, który zna swojego. Pasterza. Dobre owce to te, które słuchają głosu swojego pasterza i idą za Nim. Jeżeli ktoś chce odkryć swoje powołanie, to najpierw powołany jest do słuchania Słowa Bożego. Kiedy Pan Jezus był zapytany, które przykazanie jest pierwsze, odpowiedział pierwsze jest słuchaj. Słuchaj. Jeżeli nie ma tam początku tego, słuchaj. To inne rzeczy są niemożliwe do wykonania. Jak można przestrzegać przykazań, skoro się ich nie słyszy? Najpierw trzeba usłyszeć i być posłusznym, iść za nimi, iść za tym słowem. Pasterza poznaje się po Jego głosie, po Jego słowie. Warto sobie tak uświadomić, jakich słów najczęściej słuchamy. Czy są to słowa Boże, słowa pochodzące od Boga? Czy też słowa, które nas gorszą, które niszczą, które są sensacyjne, skandaliczne, które budzą zdziwienie, oburzenie, a może właśnie taką niezdrową ciekawość. Dzisiaj warto sobie tak uświadomić, jakich słów słucham, za czyimi słowami idę, co mnie pociąga. Tam pójdę, za jakimi słowami Będę się kierował. One idą za mną i daje im życie wieczne. Czy rzeczywiście warto sobie to zadać pytanie: czy zależy mi na życiu wiecznym? Często tak jest, że kryzys kościoła, kryzys powołań właśnie zaczyna się od tego, że ludzie nie interesują się życiem wiecznym, tylko życiem doczesnym, tym tutaj na Ziemi. Nawet jak się modlą, to modlą się o te rzeczy, które są potrzebne teraz. Związane z tym życiem tu, tu i teraz. Panie Boże, daj mi to, to i tamto, zdrowie, siam to. I nie myślę o tym, czy to rzeczywiście mi służy w zdobywaniu życia wiecznego. A może warto zamówić Mszę Świętą w intencji swojego zbawienia, a może właśnie modlić się o swoje nawrócenie, nawrócenie też innych, ale też przede wszystkim najpierw o swoje, a potem innych. Ponieważ trzeba najpierw stawać w pokorze. Ja jako ksiądz też często proszę pana Boga o swoje nawrócenie. Modlić się trzeba też o swoje nawrócenie zmiany swojego myślenia, postrzegania. Bardzo często jesteśmy kuszeni my, jako księża, do życia w komforcie, a może to okazać się bardzo zwodnicze. Czasem tak jest, że niektórzy mówią, że będziemy modlić się o gniew Boży dla księży. Spotkałem się z taką osobą, która po mszy świętej przyszła do mnie i powiedziała: W takim razie będę się modlić o gniew Boży dla księży. Gniew Boży jest wtedy, kiedy my nie słuchamy słowa Bożego. Natomiast ten gniew Boży nie musi przyjść. Kiedy zaczynamy słuchać słowa Bożego i za Chrystusem, to spływają na nas Boże łaski, Boża Moc, Boza, Boża Miłość. Są takie grzechy, które są wołające o pomstę do nieba, o gniew Boży. Ale są też Boże łaski, Boże miłosierdzie, które y, przyciąga nasze serca do serca Pana Jezusa. I Pan Jezus może powiedzieć: znam to serce. To serce się u mnie często spowiada. To serce otwarte jest przede mną, jest, jest bardzo szczere. To serce. Może być przeze mnie napełniane moją miłością miłosierną, i mogę te serce posyłać do innych serc, skruszonych, serc strapionych, serc przybitych, a czasem kamiennych. Serca są spragnione słowa Bożego, spragnione Ewangelii. Dzisiaj prośmy w ten dzień właśnie modlitw o przede wszystkim święte powołania kapłańskie o takie serca słuchające Boga, to zaczyna się w rodzinach. W rodzinach, w których jest wspólna modlitwa, wspólne czytanie Pisma Świętego, jeżeli jest tylko czas na włączony telewizor, to nie usłyszymy Słowa Bożego. Jeżeli cały czas gra na przykład jakiś program rozrywkowy, czy jakieś filmy, czy jakaś muzyka, to wszystko zagłuszy. Lepiej jest wtedy, na przykład, jeżeli już ma być coś włączone, to włączyć na przykład tekst Pisma Świętego, jakieś rozważania, jakiś rodzaj. Katechezy, może to, to będzie takim słuchaniem słowa Bożego, może jakiś dobry film, film taki, który nas przyciągnie do Chrystusa. Kiedyś na konferencji o rodzinie był taki ksiądz z Libanu i opowiadał swojej mamie. Mama, kiedy dowiedziała się, że on wstępuje do seminarium, a była w tym czasie wojna, postanowiła, że będzie zbierać do takiej, takiego słoika ziarnka pszeniczne. Każdej osobie, której pomogła, to ta osoba oznaczała to ziarnko pszeniczne. I zebrała cały taki słoik tych ziaren. Później, kiedy ten jej syn został wyświęcony, ona zmieliła te ziarnka i upiekła właśnie taki mały chlebek, taki chleb, chlebek eucharystyczny. I ten ksiądz opowiadał, że kiedy podnosił Pana Jezusa i patrzył na ten chleb, widział, Cały trud, całą miłość, modlitwy i dobre uczynki, które przygotowały właśnie jego kapłaństwo przez jego mamę. Ta mama wspierała go w przygotowaniu do tego, żeby być dobrym księdzem. Mogą być też takie mamy, też spotkałem w swoim życiu taki przykba, przypadek, że mama, kiedy dowiedziała się, że syn wstąpił do seminarium, modliła się o to, żeby on wystąpił. No i rzeczywiście wystąpił, przez to nawet chodzi do kościoła. Bardzo dużo zależy od wsparcia modlitewnego rodziców. Oczywiście człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje powołanie, ale też można go wspierać w tym powołaniu. Ksiądz Jan Maria Vianey miał powiedzieć, że 70% powołanych nie zostaje księżmi. Wiele jest przeszkód po drodze. Sami się nie decydują, ale czasem inni przeszkadzają w tym. Zły duch działa. Czasem zostają księżmi ci, którzy nie mają powołania. To są wtedy gorszyciele, czasem przeżywają pewne tra tragedie, czasem mogą być takimi judaszami. A może być tak, że ktoś jest powołany i ktoś to powołanie w jakiś sposób yy, no, traci, w pewnym sensie jakby zaprzecza temu powołaniu, nie idzie za głosem swojego pasterza. I tutaj też jest to wielki dramat. W Kościele od początku byli Judasze i dzisiaj też trzeba modlić się za Kościół, żebyśmy nie tylko widzieli przykłady Judaszów, ale przede wszystkim przyglądali się tym przykładom, które nas pociągają. Jest taka łacińska sentencja, verba docent, egzempla trachunt, że słowa uczą, przykłady pociągają, no ale jeżeli są to złe przykłady, to pociągają ku złu. Dlatego ważne jest, żeby to były dobre przykłady. Kościół zawsze wynosił na ołtarze dobre przykłady, beatyfikował i kanonizował tych, którzy nas pociągają, pociągają do Chrystusa i uczą nas, jak pokonywać swoje słabości. Każdy święty miał swoją historię swoich słabości, ale też miał historię swojego nawrócenia, swojej przemiany. Dlatego też Moi drodzy, modląc się za powołanych do kapłaństwa, też chcielibyśmy ofiarowywać też nasze małe cierpienia, nasze może posty, a się w tej intencji, aby Kościół nie został pozbawiony swoich szafarzy Eucharystii, to znaczy kapłanów, pozbawiony pasterzy, żeby mogli rzeczywiście prowadzić nas bezpieczną drogą do nieba. Moi drodzy na tę drogę do nieba, niech nas prowadzi, dobry Pasterz Jezus Chrystus, na tę drogę przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.